Siema, z tej strony Xao, witam was w Kryształowej Dolinie. Więc tak jak obiecałam, dokończyłam w końcu jedno z miast, które ostatnio projektowałam. I no, namęczyłam się niesamowicie. Bardzo chcę tutaj podziękować szczęśliwemu ziemniakowi, czyli Gosi. Gosia mi tak bardzo pomogła tutaj, że sobie nawet nie wyobrażacie. Gdyby nie ona, to pewnie tego miasta by już tutaj dawno nie było, bo już bym to rzuciła w kąt. Dziękuję, Gosia. No ale teraz do samego miasta. Historia Kryształowej Doliny to historia dosyć smutna, bo miasto zaczęło się wyludniać. Wielowiekowe rodziny zaczęły się kurczyć, polityka jednego dziecka i te sprawy. No i cóż, no teraz mamy ujemny przyrost naturalny. Niestety więcej Simów umiera niż się rodzi. No i dużo osób też wyjechało do jakichś większych miast, tam gdzie jest praca, tam gdzie jest nowoczesność. Chociaż tutaj wcale nie jest tak źle, jak chodzi o nowoczesność. No jednak ludzie wolą bardziej atrakcyjne miejsca, gdzie jest więcej klubów, barów i tak dalej. Miasto się właśnie przestało zaludniać. Więc od was zależy, czy miasto zostanie uratowane, czy też nie, czy zaludnicie je bardziej, czy też nie. No, chyba że weźmiecie wersję bez Simów, no to wtedy raczej nie. No miasto jest takie no średnie rozmiarowo, jednak ma bardzo mocno upchane domki, no bo taki był mój tutaj pomysł, żeby jak najbardziej upchać to wszystko, żeby to wszystko było takie malutkie. Mamy tutaj dużo domków jeden na jeden, tak jak już mówiłam, czyli tutaj mamy na przykład taką uliczkę, taki skwerek, tutaj jest rynek w ogóle miasta i także są tutaj domki jeden na jeden, tutaj są domki jeden na jeden. Ale pomiędzy tymi domkami jeden na jeden mamy do wynajęcia domki, więc możemy sobie go wynająć tak jak zwykłe mieszkanie. Jeszcze z takich ciekawostek, tutaj na przykład jest kamienica, tutaj jest taki szeregowiec, trochę nie pasujący w sumie do reszty, ale tak miało być. I starałam się, żeby każdy kwadrat tutaj miał jakiś tam swój styl, żeby te domki pasowały do siebie, tak jakby to były takie osiedla. Więc dlatego no ten tutaj, to centrum miasta no może wyglądać tak dosyć charakterystycznie. Mamy także bloki mieszkalne, które są naprawdę moim oczkiem w głowie. Bardzo chciałam, żeby przypominały takie prawdziwe polskie mieszkania. Są bardzo małe. Tutaj na przykład są kawalerki w tych dwóch bloczkach. Tutaj z kolei tu i chyba tutaj są dwu- i trzypokojowe mieszkania. I chyba tutaj są dwu, ale nie jestem już taka pewna. No i oczywiście one są wyposażone, więc można sobie wynająć za pomocą moda wyposażone od razu mieszkanie. Mamy jeszcze takie bardziej wiejskie klimaty. Tutaj są domki do wynajęcia wiejskie. Tutaj mamy domki takie typu przyczepowe. No osiedle takich kontenerowców, bo to w sumie kontenery są, nie przyczepy. No i teraz taka bogatsza dzielnica. Domki z cegły i domki takie już naprawdę bogate, wyrąbane. Naprawdę się napracowałam przy tych domach. No ale do rzeczy. Miasto macie do pobrania w dwóch wersjach. Jedna jest z Simami, mam tutaj zaledwie 5 rodzinek, także może was to zainteresować. I także jest miasto bez Simów, tylko same domki. No a jak chodzi właśnie o tą wersję z domkami, no to sprawa jest taka, że możecie sobie dzięki wersji z domkami poprzenosić domki, które są tutaj na całej mapce i pochować sobie do skrzyni parceli domów. Jak to zrobić? Klikamy sobie na tą właśnie skrzynkę. Może u mnie trochę to działa powolnie. Dajemy przenieść parcelę do katalogu, no i wybieramy, co chcemy przenieść. Czyli przykładowo chcemy sobie przenieść, no nie wiem, na ten domek. No to klikamy sobie tu, czy na pewno chcesz przenieść tak, no i przenosimy. Oczywiście możemy też z powrotem dać sobie tą parcelę, kiedy ją z powrotem damy, to ona już nam zostaje na stałe tutaj w schowku. A także jeżeli ktoś chce tylko dla samych domków pobrać miasto, no to proszę bardzo, jest taka wersja. Ale zachęcam do pobrania wersji z rodzinkami, bo trochę się nad nimi napracowałam i historia jest trochę zwariowana. Ale to za chwilę. Co jeszcze? Z takich informacyjnych rzeczy, jak chodzi o mody, no to jak widzicie mam tutaj horyzonty, mam tutaj także nieba. Osoby, które używają horyzontów ode mnie z filmu o modach, mogą właśnie sobie użyć tych horyzontów. One już powinny być. Jeżeli wy odpalicie z tymi modami, no to one się pewnie pojawią. No ja wybrałam taki z górami, no bo jednak myślę, że tutaj właśnie powinny być góry. No szkoda, że jakiejś rzeki nie było, no ale... No niestety. No i jeszcze z takich modów, które powinniście mieć. Ja bardzo zalecam używanie moda Merty na długość życia, ponieważ no inaczej wam się może wam się rozjechać wiek Simów, na przykład nastoletnich i dorosłych i tak dalej. Jeżeli Sim przejdzie do następnej grupy wiekowej i będziecie grać według maksisowej długości życia, no to niestety ten wiek nie będzie równy. Więc polecam właśnie moda Merty. No, albo moda jeden dzień, jeden rok, no bo to też, no, pokryje się mniej więcej z tymi latami, oczywiście nie jest to idealne, no ale jednak warto. No i oczywiście pamiętajcie o modzie No Unlink on Delayed, oczywiście Pro English jak zawsze. Ten mod zabezpiecza nas przed korupcją otoczenia, zawsze to trzeba mieć. Oczywiście miasto przyjechałam hood checkerem, więc powinno być spoko. No jest to moje trzecie miasto, już mam taką wprawę w tych wszystkich hood checkerach innych takich, więc bez obaw. No okej, no to przechodzimy do rodzinek.
Rodzinek, jak mówiłam, jest 5. No to może zacznę od tych, których w sumie najmniej lubię. Jest rodzina Zakalców. Właśnie, mam też młoda nazwę, żeby tutaj nie było, jak widzicie, tych kryształów i tak dalej, więc może to was trochę zorientować. Ale spokojnie, dam wam też linka do tego. Jeśli chcecie, możecie używać, jeśli nie, no to nie. No to Zakalcowie. Oczywiście każda rodzinka ma opis, ma zdjęcie i tak dalej. Więc rodzina Zakalców, historia tutaj się kształtuje tak... W sumie wejdę do rodziny. No więc historia kształtuje się tutaj tak, że mamy głowę rodziny, czyli Zofię. Zofia, no, jest taką czepliwą, starą jędzą. No i o wszystko się czepia każdego. Ona wszystko musi wiedzieć, ona wszystko musi kontrolować. Pracuje jako pielęgniarka i kiedy wraca z pracy, no to tutaj sobie ma maszynę i w momencie, kiedy ona sobie już tam pomarudzi, to sobie idzie tutaj do pokoiku, wytwarza sobie jakieś tam pierdółki, no tutaj jakąś badziewię jakieś ukleiła. No i ma kosę z jedną z domowniczek, Walerią. Tutaj jest Waleria, ta ruda. Waleria to jest przyszła żona Filemona. Filemon zdradził swoją poprzednią żonę, z którą miał syna, właśnie z Walerią. No i ta Waleria jest właśnie dlatego taką, no, takim wrogiem dla Zofii, no bo no, nie lubią się, no niestety nie lubią się. No i przez to Filemon musiał rozwieść z żoną, że właśnie ona go przyłapała na tej zdradzie. Oczywiście to nie była jakaś hardkorowa zdrada, on gdzieś tam z nią flirtował, no ale jednak. No i jego była żona, kiedy właśnie strasznie to przeżyła, kiedy się z nim rozstała, no to niestety popełnia samobójstwo. No i o to wszystko oczywiście jest właśnie obwiniana Waleria. Trochę niesłusznie, no bo jednak no Filemon po prostu już miał dosyć tej swojej byłej żony, już tak no to uczucie gdzieś wygasło, no i niestety, no takie jest życie. No i tak jak mówiłam, oni mieli syna. Nazywa się Krystian. Krystian miał taki fajny fartuszek, jak przyszedł do następnej grupy wiekowej, więc stwierdziłam, że w sumie pociągnę mu ten wątek, no i ma tutaj taką ładną kucheneczkę. No i on w ogóle strasznie lubi tutaj piec te babeczki, więc wypieka sobie te babeczki. No i także chciałby mieć jakieś zwierzątko, więc możecie tutaj no gdzieś upchać tego zwierzaczka do tego małego mieszkanka. Tutaj nawet nie było jak salonu za bardzo zrobić, bo takie jest no malutkie. Tutaj jest tylko takie mini coś. Ale myślę, że jakbyście się uperli, no to, no, to gdzieś by się zmieścili tego zwierzaka. Bo tam jest jakiś fajny. No w ogóle się nowe zwierzaczki wygenerowały chyba, bo nie poznaję ich. Nie pamiętam, żeby one były w normalnej grze. No, także mały to jest taka przylepa jeszcze. No jest bardzo smutny. Przeżył strasznie śmierć matki i no i to, że ojciec ma nową dupsę. No niestety, no tak tutaj się kształtuje sytuacja, no ale no, ta rodzina to jest taka dla mnie. No mają ciekawy wątek właśnie ten z tą starą jędzą, która się ciągle kłóci z Walerią, ale no... No, nie są to moje ulubieńcy, stąd mam innych ulubieńców. I płynnie przechodzimy do rodziny Kluczyków. To jest moja chyba druga taka bardziej lubiana rodzina, a ze względu głównie na to, że no może nie sama historia tej rodziny jest ciekawa, ale ten dom. Naprawdę lubię ten dom. Ciekawe, czy zgadniecie na jaki wzór jest w ogóle naśladowany. Tylko to jakby co, to tego tu nie powinno być. Podmianka drzew, widzę, się pogryzła. No, podmianka drzew się pogryzła po prostu z tą parcelą. Ale bardzo ten dom lubię. On nie jest jakiś mega, mega bogaty, chociaż oni są bogaci. No, ale staram się, żeby było właśnie tak bardziej przytulnie. Nie, moim zdaniem jest przytulnie, chociaż no... Nigdy nie umiem takich przestrzeni zagospodarowywać. Ja wiem, no nie bijcie mnie, ale już i tak jest nieźle, jak chodzi o moje budowanie. Tutaj się naprawdę nauczyłam. No, więc tak. Kluczykowie to najbogatsza rodzina w całym otoczeniu. Ale nie chciałam, żeby to było po prostu takie, że są bogaci, nara. Tutaj jest to tak zrobione, że on jest w karierze wywiadu, więc pieniądze ma z wywiadu. Polecam ogólnie wywiad, jeśli chcecie dużo zarabiać, bo to jest jakaś masakra totalna. Nie wiem, on jest w poziomie chyba 6, 7, 1500, masakra. Więc no tutaj się dorobili kasę. Ma żonę, która no tak jest trochę obibokiem. Lubi imprezy, lubi taki jakby splendor wokół siebie. No i ona tak trochę się fleksuje kasą jednak, bo ma te ciuszki jakieś tam swoje wymyślne i tak dalej. No więc ona no jest taka bardziej imprezowa, ale no też lubi swoją rodzinę, lubi być taką matką Polką. Matka Polka, murzynka. Ja gadam. Mają oni synka. Synek wyrośnie raczej na przystojniaka, patrząc po nim. No, taki Filipek. Filipek sobie tutaj ma kosza, gra w kosza, bardzo lubi. Ma także swoich ziomeczków, z którymi się przyjaźni. W ogóle trochę mi go szkoda, bo Filip ma właśnie tych swoich ziomeczków. No i bardzo sugeruję wam tutaj zagłębić się w historię z tymi ziomeczkami. No, mam nadzieję, że w przyszłości, jak oni dorosną, podejmiecie słuszne wybory. No i niedawno dorobili się jego rodzice takiej siostrzyczki. No, nie wiem, jaka siostrzyczka będzie. Mam nadzieję, że będzie ładna, bo rodziców ma całkiem. Są oni obiecujący.
No właśnie, ale tak mówiłam, że taka historia jest trochę skomplikowana. No bo Tatiana miała brata. No i ten brat w momencie, kiedy ich chyba ojciec umarł, tak, w momencie, kiedy ich ojciec umarł, to uciekł z domu. No więc, no, było trochę mi szkoda tego Angela, no, że on uciekł. I musiałam z nim coś ciekawego zrobić. No i zaraz oczywiście, gdzie on się przeprowadzi. No bo to, że uciekł, no gdzieś musiał uciec, nie? On w ogóle miał na imię Benek na początku, nie miał Angela. No, więc ta siostra tutaj ma taki wątek, że ona by chciała się z tym bratem pogodzić. No, ten mąż, no to tak, no średnio jest tym zainteresowany, jego to tam nie obchodzi. On by chciał tylko kasę mieć i jakoś tam wychować te dzieci, no bo oczywiście pamiętajcie, że ja lubię strasznie ustawiać te aspiracje drugorzędne. Oni mają chyba oboje właśnie rodzinę. Jeszcze sprawdzę. A nie, on ma wiedzę. Oszukałam was. Także no to jest całkiem spoko rodzinka. Bardzo mi się podoba ten dom, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Chociaż mam takie no też odczucie, że mogłoby tutaj coś więcej być, ale ja nie umiem. Przyznaję się, nie umiem ładnie wyposażać. No to powitajcie Bukietów i mój drugi ulubiony dom w tym otoczeniu. No jest spory. Jest naprawdę spory. Oni mają uprawę róż. Jak widać. Ale tutaj jest taka budka. Miała być altanka oczywiście z drzwiami, ale niestety Simowie tutaj zostawiali gazetę, także no po prostu nie. No więc tutaj mamy taką budeczkę sobie, tutaj tworzą kwiatki. Nie otwierałam przedsiębiorstw w tym otoczeniu, ponieważ wiem, że niektórych to irytuje strasznie. Wolą na przykład tylko sprzedawać sobie te rzeczy, więc stwierdziłam, że będziecie chcieli, to sobie założycie przedsiębiorstwo, nie, to nie. No tu w domyśle oni by chcieli otworzyć kwiaciarnię, no ale wiadomo, mogą tylko sobie wytwarzać na przykład te kwiatki, no i je potem sprzedawać. Historia tutaj jest taka, no mamy sobie Floriana, mamy jego żonkę, oni mają spoko życie, w ogóle ona jest taka ładna. Naprawdę jest bardzo ładna. W ogóle ja tych Simów nie tworzyłam w kasie, jakby co. Oni są dziećmi jakichś tam Simów, których sobie wylosowałam w grze. Pokażę wam kiedyś, jak powstanie trzecia część, jak tworzyć otoczenie, jak to robię. Mamy tutaj to małżeństwo, oni sobie tam te kwiatki robią i tak dalej. I mają trzy córki. Mają bliźniaczki, które nie są w ogóle do siebie praktycznie podobne. Hortensje i Róże. Te bliźniaczki to są takie psiapsiółki, się dogadują. Chociaż one są niby takie same, a tak naprawdę są zupełnie inne. No i one to są takie typu, wiecie, takie mędy. Bo mają jeszcze trzecią siostrę, najmłodszą. No i ta najmłodsza siostra urodziła się, no taka, no chora. Tak powiem, chora. Urodziła się chora i niestety przez to ma bardzo trudne życie. No te siostry jej nie dają po prostu spokoju cały czas. Śmieją się z niej oczywiście w szkole, także się z niej śmieją. No biedactwo takie jest. No i niestety, no... No smutno, smutno. Ja bym chciała, żeby tutaj w przyszłości ktoś się skupił właśnie na tym, jaka ona jest tak naprawdę, nie na tym, że jest tylko brzydka i w ogóle. No właśnie, tu nie chodzi o wygląd, naprawdę. Na początku śmiałam się, że oj, ona będzie taka łe i w ogóle i tamte siostry będą jej dokuczać i tak dalej, ale mi jest jej szkoda, bo no naprawdę, no przykre to jest. Więc w domyśle ona się urodziła chora i z takimi deformacjami. No i niestety nie jest łatwo być takim dzieckiem. No więc tutaj rodzina ma jakby taki konflikt wewnętrzny pomiędzy no siostrami i tą mało. No i rodzice mają jeszcze konflikt z sąsiadami. Ten konflikt się codziennie naostrza, ponieważ tutaj niedawno doszło do włamania w tym domu. No i zniknął telewizor. Tutaj taka plazma była na ścianie. No i w tej chwili muszą oni mieć jakieś takie badziewie. No oni właśnie chcieli otworzyć tą kwiaciarnię, no ale niestety. No super. No ale no nie mogą, bo nie mają już kasy, żeby otworzyć tą kwiaciarnię. Więc no biedaki obwiniają tych sąsiadów o to, że oni ich okradli. Ci sąsiedzi oczywiście się nie przyznają, że okradli ich. Także no musicie tutaj rozpracować, kto tutaj jest taki zły. No i czy słusznie ich w ogóle oskarżają. A no właśnie, jeszcze a propos tych napadów. No to nie było tak, że to był jeden napad, że tylko tutaj ten dom obrobili. Nie, obrobili kilka domów i właśnie ci kluczykowie są tacy, że oni się boją, że zostaną okradzeni przez kogoś. To chodźcie zobaczyć pleśniaków. To są właśnie ci sąsiedzi znienawidzeni. Tak jak mówiłam, tutaj jest ta dzielnica rolnicza. Taka, no w domyśle średnia dzielnica. No jak widzicie, o. Tam mamy takie shopy, takie domki. No i tam właśnie jest taka dzielnica, jak już mówiłam, kontenerów. No i tam w tych kontenerach mieszkają no tacy ludzie z marginesu trochę. Więc pokażę wam pleśniaków. No i z tymi pleśniakami jest właśnie ta kosa. Już pewnie widzicie, że ktoś tutaj nie pasuje. Jezu, on śpi z otwartymi oczami. Więc to jest Angelo, czyli brat tamtej kluczykowej, Tatiany kluczykowej. On jak jeszcze był nastolatkiem, przypałętał się tutaj pod ich dom. Pogadał sobie z Manuelem. Manuel to jest ten tutaj pan w loczkach. No i oni stwierdzili, dobra, przygarniemy go. No i go przygarnęli. Tak się złożyło, że ten Manuel chciał coś w zamian. No to co Angelo mógł zrobić? No to wkręcił ich w biznes przestępczy i oni tutaj sobie wszyscy pracują w karierze przestępczej. No i całkiem niezłe sumki wyciągają. No właśnie, ale czemu on śpi z... Co to jest w ogóle? No właśnie, no to jest córka Manuela i Markizy. No i on się tak zabujał trochę w tej córce i on powiedział tym rodzicom, że się w niej zabujał. No i że on by chciał z nią coś tam kiedyś.
No on jest zakochany w niej, ale no na razie bez wzajemności, więc no co wy będziecie chcieli zrobić, to zrobicie. No ona jest taka bardziej zbuntowana, ma dosyć rodziców, bo oni każą mi tutaj grać na skrzypcach i za napiwki oczywiście. No i ona już ma dosyć, już nie chce grać na tych skrzypcach. Całymi dniami tutaj siedzi, ludzie tam jej wpłacają kasę, no ale ileż można, nie? No i ona by chciała zarobić w jakiś uczciwy sposób. No ale no, zobaczymy, czy rodzice tutaj jej nie zamkną na zawsze w tym pokoiku. No, także tutaj się tak prezentuje historia. No mają tutaj syf i w ogóle tak no, masakrycznie jest w tym kontenerze, mało miejsca. Ale śmiechowo, tutaj różne śmiechowe sytuacje już miałam w tym domku malutkim. Także jedna z ciekawszych rodzin, moim zdaniem. No dobra, to teraz ostatnia rodzinka, moja ulubiona, Rzepkowie. Rzepkowie mają wymyślny domek, naprawdę się napracowałam nad nim. Miał być taki no, typowy wiejski domek, oczywiście nie taki jak polskie wiejskie domki, tylko taki bardziej wzorowany tych amerykańskich. No i myślę, że całkiem ciekawy wyszedł. To taki styl kolonialny, jak to się mówi. No wiecie, co chodzi, te plantacje bawełny czy coś. No całkiem ładny, naprawdę jeden z moich ulubionych. No i mają stodołę, która jest przerobiona na garaż, myślę, że dużo osób to zna, akurat z naszego podwórka. No i mam tutaj taki ogródeczek z tyłu i oni oczywiście uprawiają, bo to są typowi rolnicy, uprawiają sobie role, mają jakieś tam owocki. No i tutaj historia prezentuje się tak, mamy Onara. Onar jest tutaj właścicielem farmy, właścicielem ziemskim. To Onar! Właściciel ziemski. No i Onar tutaj sobie żyje z rodzinką. No właśnie, tylko że tutaj historia jest trochę, no taka pogmatwana, bo to jest Magdalena i Magdalena jest matką Stasia, tutaj jest Stasią. No i ten Stasiu właśnie stracił ojca. Magdalena straciła męża, a on stracił ojca, ponieważ to był pożar. No i niestety, no zginął on. Magdalena musiałaby sama wychowywać syna. Wychowywała tego syna jakiś czas sama, jednak zakochała się w Onarze. Onar to jest ojciec tego męża, który zmarł. No i ona tak na początku miała takie, że no nie chciałaby w sumie z nim, bo co ludzie powiedzą, bo jak to się będzie potem czytać na przykład w gazetach o niej, no bo właśnie, bo Magdalena chce być burmistrzem tego miasta, ona chce tutaj z powrotem przywrócić życie, a to za chwilę wam powiem. Bo ona chce, tak wiecie, podbudować ludzi, żeby oni ją wybrali, żeby było dobrze, no ale niestety, no nie udało się jeszcze tego jej dokonać. Tutaj jest dopiero na chyba 5. poziomie. No i niestety, no, ma takie obawy, że nie bardzo, żeby za niego wyjść za mąż i tak dalej, ale on ci jej oświadczył. No i tak jak mówię, musicie wy ocenić, czy chcecie, żeby oni byli razem, czy może jednak rzeczywiście nie wypada. No ale Onar ją kocha. Onar w ogóle miał wcześniej żonę, no musiał mieć żonę, skoro miał syna. No i miał tą żonę, ale ona go zdradzała i z jego w ogóle ojcem. Także tu była straszna patola wcześniej. No ale teraz myślę, że mam całkiem spokojne życie. No i właśnie, oni zostali niedawno okradzeni. Przyszli jacyś złodzieje, no i ich okradli. No i od tego czasu mają także pieska, Gienię. Gienia, pokaż się. No Gienieś... O, super, czemu się przyspieszył w czas? Gienia jest prześlicznym pieskiem, chociaż teraz śpi sobie przesłodko. No, no jest kochana. No i to jest najlepszy przyjaciel Stasia. No i sobie, no, no zajmuje się nią, uczy ją różnych sztuczek. Stasiu, pokaż się, jaką masz ładną mordkę. No, całkiem spoko, ma mordkę. Stasiu w ogóle przyjaźni się z Kluczykiem, Filipem, takie to są ziomki. No, całkiem spoko, taki chłopczyk. No i tutaj sobie po godzinach sprzedaje lemoniadę, no coś mu się trochę zepsuła ta lemoniada. Sprzedaje lemoniadę, no tutaj mają owocowe drzewka, więc drzewek robi właśnie tą lemoniadę. Ambitny chłopak się wydaje. No ale właśnie, co do tej kariery, bo ja chyba zapomniałam powiedzieć o najważniejszym, ale to pewnie wkleję na początek, żeby już, no nie spierniczyć tego. Mogę wam jeszcze powiedzieć co nieco o tych miejscach publicznych, ale powiem tylko w skrócie, co tutaj mamy. Mamy tak, ratusz miejski. Ratusz miejski to jest takie typowe miejsce, gdzie można się po prostu tam spotkać i pogadać. Jeśli macie moda na mops, to myślę, że to jest idealne miejsce, żeby właśnie tam opiekę społeczną zrobić. Naprawdę warto. A jeśli no nie macie, no to jest po prostu takie miejsce fantomowe, że no jest ratusz po prostu. Mamy siłownię Mięcza, która oczywiście jest funkcjonalna, czyli mamy różne rzeczy do trenowania. Mamy świątynię piotrańską. Oczywiście osoby, które grały w Złotym Lesie moim, kojarzą, że była świątynia jakubińska, no tutaj nie zrobiłam żadnego duchownego, więc jest tylko sama świątynia. Można oczywiście się tam przejść. A, i w ogóle nie pisałam tych opisów tutaj, bo zwyczajnie to jest coś, co ja nie lubię tego pisać i w ogóle mam takie wrażenie, że to jest wszystko wymuszone strasznie z mojej strony, więc odpuściłam totalnie. Zrobiłam tylko opisy rodzin i to wszystko, bo moim zdaniem bez sensu. No, wolę napisać coś od siebie, jak mam pomysł, a jak nie mam pomysłu, no to takie, wiecie, wymuszone, no. No więc mamy tak, klub, tam jest miejsce do karaoke, jest DJ i jest bilard. I bar.
i stół jacuzzi. Także możemy tutaj się wybrać z jakąś miłością. Plac zabaw dla dzieci, no wiadomo, nie można tak ustawić, żeby same dzieci małe przychodziły, niestety. Szkoda. No ale no jest. Jest deptaczek. Na deptaczku jest biblioteka, jest sklep zoologiczny i jest restauracja. Taka już fajniejsza restauracja. Jest centrum handlowe, galeria złota, czy tam złoto, złoto. No i ta galeria, no to miała być taka galeria z ubraniami, więc tam są ubrania. Ale coś zrobiłam, gry komputerowe i jest miejsce, gdzie można kupić elektronikę. No taka typowa galeria, no taka wiecie, co teraz jestem jakieś takie badziewia. Nie lubię takich galerii, bo są takie bez duszy. Park leśny, gdzie jest kawiarnia na środku, tutaj jest jeszcze toaleta mała. No całkiem fajny ten park jest, dużo drzew. Możecie się wkurzać, znaczy drzewa, no ale to jest park w końcu, tak, park leśny. Jest też park centralny, który jest po prostu nazwany parkiem. Tutaj już jest mniej drzew, więc tutaj można się wybrać na spotkanie, ale nie ma kibelka, więc jak coś to wiecie. No Simowie mogą się... no. No ale fajne miejsce, żeby jakąś randeczkę sobie zrobić. Cmentarze, gdzie znajdziecie nagrobki Simów, którzy tutaj umarli. Gdzie wiadomo, tylko z rodzin, bo tych to tam bez sensu było robić. No i jeszcze jest sklep spożywczy Koala. Moje ulubione miejsce, bo to jest miejsce z prawdziwego życia, no ale nie jest podobne, nie jest podobne. Ale zamysł jest taki, jak to wyglądało w rzeczywistości. Takiego sklepu u mnie niedaleko na dzielnicy. Mamy miłe wspomnienia. No, także tak się prezentują te wszystkie parcele. No i co, ja mam nadzieję, że wam się spodoba, że zagracie, bo bardzo się napracowałam nad tym miastem. Myślę, że no jest dosyć dopracowane. Jednak jak chodzi o budowę tych osiedli, o rozkład miasta, no jest naprawdę całkiem przyzwoicie jak na mnie. Właśnie, jeszcze jeden taki, taka ważna informacja. Niektóre z tych domków są wyposażone w pełni, głównie te tutaj, co są. Te oczywiście, które są do wynajęcia, no to wszystkie są wyposażone, ale reszta domków jest tam tylko tak podstawowo wyposażona. Z dwóch powodów. Z jednego powodu takiego, że stwierdziłam, że w sumie tak każdy będzie wyposażał pod siebie. Po drugie, to i tak te startery maxisowe są zwykle już zrobione, no tak, że tylko macie jakieś tam łazienkę i kuchnię i to wszystko. Po trzecie, po prostu ja już, mi się wyczerpały pomysły w pewnym momencie na meblowanie i to by trwało wieczność, gdybym miała wszystkie meblować, więc stwierdziłam, że sami sobie będziecie chcieli wymeblować, to sobie wymeblujecie. Ale tak jak mówię, niektóre domki są wyposażone w środku, niektóre nie, żeby nie było, że nie powiedziałam, to wam mówię. Dobra, tyle, bo już mi gardło umiera. No, to linki wszystkie są w opisie. Do zobaczenia w następnym odcinku, bo w końcu mogę nagrywać już normalne odcinki, bo skończyłam jedną rzecz. Na razie.